Tomasz Emanuel Domski. Ślubuję. Tak mi pomóż Bóg. Pan Andrzej Grzegorz Gołacki. Ślubuję. Pani Helena Krucińska. Pani Małgorzata Maria Iwanicka. Pan Jarosław Jagika. Ślubuję. Pan Jacek Mirosław Kmieć. Ślubuję. Pan Witold Grzegorz Kolaszyński. Pan Michał Piotr Kopacz. Ślubuję. Pan Jerzy Leszek Król. Ślubuję. Pani Monika Kwiatkowska. Ślubuję. Pan Piotr Marek Lewczyński. Ślubuję. Pani Grażyna Mach. Ślubuję. Pan Piotr Ogrodnik. Ślubuję. Pan Damian Stanisław Oleksieju. Ślubuję. Pan Jerzy Robert Pietrzyk. Ślubuję. Pan Jerzy Płatakis. Ślubuję. Pan Amadeusz Jan Popek. Ślubuję. Pan Kazimierz Tadeusz Stasz. Ślubuję. Pan Konrad Szewczyk. Ślubuję. Pani Anna Barbara Wojciechowska. Ślubuję. Pan Zbigniew Stanisław Załoga. Ślubuję. Dziękuję. Zakończyliśmy ślubowanie. Pan ślubował. Ja bardzo pana proszę, żeby pan się podpisał na liście obecności. Pan złożył ślubowanie, ale nie ma pana na liście. Proszę. Proszę państwa, w tym momencie przyjmiemy sobie porządek posiedzenia, który państwo otrzymali. Przed nami grupą przewodniczącego Rady Dzielnicy, głosowanie tajne w oparciu o paragraf 10.1 statutu dzielnicy. Wybór następuje bezwzględną większością głosów, wystarczy co najmniej połowy ustawowego składu rady w ramach wyborów. Mamy zgłoszenie kandydatów, wyrażenie zgody, wybór komisji skrutacyjnej, głosowanie nad kandydaturami, ogłoszenie wyników wyborów wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy. Procedura jest podobna na zakończenie posiedzenia. Czy do tego porządku? Po informalnej chciałem zapytać, czy proszę. Jest zgłoszeni kandydaci, czy będą mogli się zaprezentować? Czy ja mam taką prośbę, żeby to było można? Tak, jeśli taka będzie pani. Ja nie mam na przykład większości. Proszę bardzo. Zapraszam do tego, żebyśmy zaprotokołowali, że Józef Pasie jest dla. Tak, Amadeusz Popek. Pan Amadeusz Popek. Żeby przedstawili swoje jeszcze kilka słów. Proszę zaprotokołowanie. Cześć formalnej, Zgierzy Król. Chciałbym, podając kandydaturę, jestem przeszokany, żebyśmy zastanowili się, dlaczego w ostatniej kadencji my dostaliśmy 129 tysięcy do dzielnicy na to. Czemu 7 członków odeszło, dając kandydatury? Czemu nie było zebrań przez więcej niż pół roku? Czemu zarząd poprzedni dzielnicy Lubry działał przez 2 lata, nie mając udzielonego absolutarium? Proszę bardzo, żeby podając kandydaturę ująć to, bo nas wybrali wyborcy, a nie róbmy kariery w kwestii. I jest takie jeszcze pytanie ciekawe do usłyszenia. Czego na posiedzeniach członków Rady Dzielnicy inne dzielnice mieli po parę złotych te spotkania, a u nas nie było. Z tego co się dowiedziałem, jeżeli przewodniczący zrezygnuje z rządu ze swojego uposażenia, tak zwanej tej pensji dodatkowej, wtedy te pieniądze będzie można powiedzieć innym członkom. Lub na jakiś inny pożyteczny cel, bo właśnie niektórzy przewodniczący rzekają się na rzecz Rady Dzielnicy. Proszę bardzo, żeby podejść bardzo poważnie do tego tematu, bo od przewodniczącego zależy wszystko. Jak się państwo bardzo nie mówi, że podnie na wali, to wali na walę prezydent czy ten. Przypominam przewodniczącego Rady Dzielnicy. Proszę państwa, jeżeli nie ma uwag, to proponuję przyjęcie porządku posiedzenia, zrobimy to w głosowaniu jawnym. Jeszcze jest uwaga. Bardzo proszę. Pytanie. Zbigniew Załoga. Pan Zbigniew Załoga. Z paragrafu 10 z punktu 1, który się pan przewodniczący powołał, Rada wybiera do swojego rządu głosowanie tajnie, że przewodniczący wiceprzewodniczącego. To jest w sytuacji takiej, kiedy nie wybierzemy wiceprzewodniczącego. Możecie państwo zrezygnować z tego punktu, oczywiście porządku obrad. To jest propozycja. Zgłaszam wniosek formalny. Rezygnacja z głosowania na stanowiska wiceprzewodniczących Rady. Tylko masz państwo świadomość tego, że później, później państwo dokonacie tego wyboru. Proszę, przyjmujemy taki wniosek formalny. Pan się nazywa Zbigniew Załoga.
Pan radny Zbigniew Załoga złożył wniosek polegający na wykreśleniu paragrafu 5 porządku obrad, czyli wybór wiceprzewodniczących na dzielnicy. Ja proszę protokolarną o zaprotokołowanie tego. I wobec tego poddaję wniosek pana radnego Załogi pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku formalnego? Mamy w takim razie trzy kandydatury.
Czy jeszcze ewentualnie jakieś? Dobrze. Dobrze. Wobec tego zastanawiam się, czy pan Witold Kolasiński, tak? Wyraża pan zgodę na kandydowanie? Dziękuję bardzo. Pan Jerzy Pietrzyk, wyraża pan zgodę na kandydowanie? Dziękuję bardzo. Czy pan Tomasz Dąbski, wyraża pan zgodę na kandydowanie? Tak, wyraża. Dobrze. Jeżeli nie ma więcej zgłoszeń, wobec tego zamykam listę, zgłoszeń i proszę o zgłoszenie kandydatów do komisji dyskusyjnej. Proszę bardzo, pan będzie zgłaszał, czy pan zgłasza swoją kandydaturę? Pan się nazywa? Pan Kazimierz Stas zgłasza swoją kandydaturę. Mamy jedną osobę, pani Wojciechowska. Ja zgłaszam Piotra Ogrodnika. Pani Anna Wojciechowska zgłasza kandydaturę pana Piotra Ogrodnika. Jeszcze ktoś? Jedna osoba. I pani Anna Wojciechowska, rozumiem, że zgłasza sama się. I pani Anna Wojciechowska. Dobrze. Pan Kazimierz Stas, chyba się zgłosił, rozumiem, że wyraża pan zgodę. Pan Piotr Ogrodnik, wyraża pan zgodę. I pani Anna Wojciechowska również, rozumiem, że wyraża pani zgodę. Dobrze. Zgłosił pana Ogrodnika. Proszę, zgłosił pana Ogrodnika. Pana Ogrodnika zgłosiła pani Anna Wojciechowska. Dobrze, teraz przegłosujemy komisję fundacyjną w składzie Kazimierz Stasz, Piotr Ogrodnik, Anna Wojciechowska. Głosujemy jawnie. Kto z państwa radnych jest za powołaniem komisji fundacyjnej w składzie Kazimierz Stasz, Piotr Ogrodnik, Anna Wojciechowska? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19. Kto z państwa jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Państwa z komisji skrutacyjnej, prawda? Państwa z komisji skrutacyjnej poprosili. Czy w tym głosowaniu ktoś z państwa nie głosował? Dobrze. Zapraszam. Pan Witold Kolasiński.
Piąty odbiór.
36. Jeszcze raz podaję. 504 144 036. Następna osoba to jest z obwodu 6, Jacek Kmieć i numer telefonu 603 121 527. Podaję jeszcze raz. 603 121 527. I to są numery do osób, które jeszcze uzyskałem. Jest jeszcze jedna pozycja niewypełniona, ale... A, pani. To gdyby pani mogła podać. Pani Monika Kwiatkowska, tak? Monika Kwiatkowska. Podaję pani. Jeden głos nieważny.
W związku z tym żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów. Panie przewodniczący, ale protokół musi być. Tak, ale nie wyślemy protokół i postaram się wyjaśnić. Jeszcze raz proszę o powtórzenie. Zgodnie z tym protokół, proszę podać się odpowiedzi sekretarzowi. Proszę podać. Pan Dąski, to może uzyskał 11 głosów. 10. Dalej. Pan pierwszy pierzy 8 głosów. Nie się mieli kurde, to tak. Pan Kolaszyński Michał otrzymał 2 głosy. 1 głos. Dobrze. W związku z tym, proszę Państwa, że Rada Skandynawów nie uzyskał zmaganej większości głosów, przechodzimy do głosowania raz jeszcze. Proszę bardzo. Nie każdy może słyszy. Chciałem wycofać swoje kandydatury. Będzie jeszcze raz zgłoszenie. Będzie jeszcze raz powtarzać do tyle zgłoszenia. Pożegnamy na rewokację. I znowu początku. Tak. Thank you.
Proszę o odczytanie zasad głosowania. Bardzo proszę Państwa,
słuchać. Głosujemy poprzez postawienie tylko jednego znaku X w kolumnie. Jestem za wyborem przy jednym z kandydatów, przy czym przy innych kandydaturach mogą Państwo zaznaczyć, że kto przeciw lub wstrzymali się od głosu. Czy mam powtórzyć jeszcze raz? Ale nie ma takiej potrzeby. Dlatego podkreśliłam mogą, ale nie muszę. Przede wszystkim musi być X znak X przy danym kandydacie. Panie przewodniczący, ponieważ pan przewodniczy i do pani przewodniczący z komisji. Dobrze. Możemy uprościć, ponieważ fakultatywne to jest, że możemy to akurat uczynić, więc żeby to było prosto i żeby takiego błędu, bo być może to jest tylko przeinaczenie, krzyżykiem głosujemy za kandydatem, koniec i wystarczy to, bo to akurat nic nie wnosi, czy przeciw, czy ktoś się wstrzymał. Może ktoś się wstrzymał. Proszę o spokój. Macie Państwo również alternatywę do czytania, żeby nie będę głosowali. Proszę o rozdanie karty głosu. Bardzo proszę o ogłoszenie wyników głosowania, tym razem się uda. Pan protokołuje, tak?
Komisji Rewizyjnej, a przede wszystkim członków zarządu. I wiadomo, że w takiej sytuacji, no jest tam, wydaje się, w akapicie 15, w paragrafie 15, że w przypadku niewyboru, ale ja jestem głęboko przekonany, tutaj siedzimy, że przewodniczący zarządu zostanie powołany 15, nie będzie potrzeby, żeby prezydent wyznaczał na ten okres czasu osoby, która by pełniła funkcję. Natomiast jest jeszcze jedna propozycja z mojej strony, nie wiem, czy to jest akurat, panie przewodniczący, będzie wniosek formalny, ale takie życzenie tutaj wcześniej pan ze swojej strony złożył i też we wniosku, ponieważ jak ja się zorientowałem, bodajże 4 osoby są z poprzedniej rady. 4 osoby są, mówię o radzie, ponieważ jest jedna osoba, która była w komisji rewizyjnej, jeżeli się nie mylę, w komisji rewizyjnej i 3 osoby były w zarządzie. Członek zarządu, przewodniczący zarządu i wiceprzewodniczący. Więc w takiej sytuacji proponowałbym, czy można zobligować, żeby w trybie pilnym przedstawiono dokumentację, które akurat poprzedniej rady, dokumentację poprzednich działań zarządu już na następne spotkanie, a także przygotować protokół, wstęp protokołu zdawczo-odbiorczego mienia, które zostało przekazane przez miasto na rzecz Rady Dzielnicy. Nie, że można.
mogę zaproponować. Chciałabym wiedzieć, czy rozumiemy, że wszyscy przyjmują zawiadomienie i nie ma potrzeby zawiadamiania, bo to jednak sprawy te organizacyjne są bardzo ważne. Czy jednak mamy się spodziewać jeszcze zawiadomienia? Nie, chciałabym to usłyszeć od wszystkich, bowiem bywają potem sytuacje i nieporozumienia, że jedni pamiętają, inni nie. Ale myślę, że to są ludzie poważni, wszyscy, którzy tu chcieli być. Ja też byłam w poprzedniej kadencji. To jest 18.30. Jeśli pan ten wniosek o ten dotamienie przekazał. A tak, wniosek to dla zarządu będzie przekazany, jeżeli będzie wybrany, więc żeby poprzedni zarząd był przygotowany, że z chwilą wyboru nowego zarządu protokolarnie zostanie przyjęty majątek przekazany przez Radę Miasta tutaj na rzecz Rady Dzielnicy. To jest wniosek formalny, jak pana zdało, musimy to przegłosować. Cała członkowie rady są za tym, żeby tak się właśnie stało, że musi to być formalny w inny sposób przejęcie mienia. Panowie radni, czy ktoś jest przeciw? Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.